王国余罪を調べるまでもないな。あっと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 っDeadpool odpalnie zapisy szła do przodu. A tego wolałbym uniknąć. Tak to jest, jak się mówi, że... tak, tak, z fabułą pójdziemy w następnym tygodniu. Tak, 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 oczywiście, tak, tak, tak. Continue. Wczytujmy. Cześć, Sebastianie. W sumie na rzecz mnie zastanawia, czy nie mogę tego zrobić, ale to... さあ、モメント。さて、あなた方が犯した重大な背信行為について、大司教より沙汰がある。czy ja nie mogę tego i tego? Cześć, Surów. Nie wiem, czy w piątek znam prawo jazdy, czy nie. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, na jakiego egzaminatora się trafi. Powiem to całkiem szczerze. Jeżeli trafi się na dobrego egzaminatora, to raczej nie powinno być problemu. Jeżeli się trafi na takiego, co chce uwalić kogoś, kto zda, to jest bardzo duża szansa, że się uwali tak czy siak. Cześć, Andreas. Przynajmniej tak z doświadczenia, chociaż... Powiem szczerze, że moje dwa egzaminy, które uwaliłem, wynikały w dużej mierze z tego, że kompletnie ja zawaliłem sprawę. Zresztą moje pierwsze uwalenie prawka jest już dość znane w kręgach moich znajomych i wszyscy się z tego śmieją trochę. Bo udało mi się cały łuk przejechać na ręcznym. Byłem tak stresowany, że kompletnie nie zwróciłem na to uwagi. Śmiałem się zawsze, że powinni mnie za to przepuścić, że udało mi się w ogóle przejechać na ręcznym. Ale niestety aż tak dobrze nie było. W każdym razie. Ostatnim razem powstrzymaliśmy włamanie do mauzoleum. Odzyskaliśmy miecz. A teraz ci, którzy atakowali mauzoleum, będą skazani. Za wiele różnych rzeczy. Na automat. Ale my na pewno nie jesteśmy z zachodniego kościoła. Nie włączone światło. Nie, dobra, światło akurat miałem zawsze włączone. Aż tak źle jeszcze nie było. Pomyślałby ktoś, że Kościół będzie wybaczał, nawet najgorszym, ale ewidentnie tutaj... Jedyne co to idoli przyciśni na ścięcie. Ale znajdą pokój po śmierci. Wszystko będzie dobrze. Hej. というわけよ。ja powiem szczerze, że... drugą moją próbę do prawka mógłbym odrobinę zrzucić na to, że nie byłem przyzwyczajony do sprzęgła, ale to jest takie trochę, powiedzmy, próbowanie zrzucenia winy z siebie na coś innego, tak? A... Tak, to tak naprawdę uważam, że to mimo wszystko była moja wina, czy to ze stresu, czy to z czegoś. Tak naprawdę pierwszy raz, kiedy wjechałem na miasto, to udało mi się zdać, więc z tego jestem zadowolony.
A to, że nie siedziałem za kółkiem od jakichś 7 czy 8 lat, to już zupełnie inna sprawa. Też którego ostatnio pobiliśmy, uciekł i nie wiadomo gdzie jest, może tak lepiej. Wyobrażacie sobie, żeby tak w tym miejscu się pojawił i nam próbował wpierdzielić? Rozłam kościoła normalnie jak u nas za czasów średniowiecznych. Chyba jest nam więcej o tych kościołach. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy niewierzący i w ogóle. Kościół jest rozdzielony w wiele mniejszych części. Ma to sens. My jesteśmy w środkowym kościele. Zachodni jest tam, gdzie był Lonato. Pozostałych na razie ewidentnie nie dowiemy. Nie wiem tylko, że zachodni tak niekoniecznie był nam przychylny. Nie wiem, obwiniam Geralta. On mi nic nie mówił. Ja nic nie wiem. Może odrobinę. Wzięli mnie to dosłownie z pola bitwy jako najemnika. Nie muszę wszystkiego wiedzieć. A to inna sprawa, że jakaś za łatwo na mowę. Dla Benedetty to kolejny pogrzebnie w twoim pokoju? Chyba nie zdążymy odpowiedzieć na to pytanie akurat. Dobra, czego chce od nas Samarea? Zobaczmy. Najpierw spotkamy się po raz kolejny z naszym antagonistą. Cześć, Dim! Nie przypomnę sobie, żebym pozwolił komuś uciec. Więc skąd oni o tym wiedzą? Herbowego kamienia w mieczu już nie było. Czyli to nie jest czysty przypadek, że akurat nasze ręce spadł ten miecz. Albo jak to woli, kompletny zbieg okoliczności przysięgam. Generalnie większość z tych rzeczy jest na zasadzie dowiemy się o nich za jakieś 50 godzin gry i to w zależności od tego, którą ścieżkę obierzemy. Okej, czyli rycerz śmierci będzie nam przeszkadzał na misję. Czy jestem z tego powodu zadowolony? A nie odrobinę. Tak naprawdę trochę jestem, ale tylko odrobinę.
Nie ma sprawy, taka nasza robota. No widziałem, tak przyśniał te fireballe. Świetna logika. To jedna z najważniejszych relikwii kościoła. Artefakt o niespotykanej mocy. Damy go temu profesorowi, który pojawił się w naszej akademii jakieś 2 miesiące temu. Nemesis. Król wyzwolenia. 1000年以上前に聖者セイロスによって撃たれた人間の王だ. Bez zbytniego zrodzenia się kojarzycie cutscenkę z Inca? To był Nemesis. Czyli najpierw wyzwolił Fodlan, a potem stał się jednym wielkim tyranem, którego trzeba było zabić. W takim bardzo dużym skrócie. Nie, nie musimy. Czy nie uważacie, że to tak przerażające, że Rea od tak po prostu w nas wierzy, tylko dlatego, że byliśmy Geraltem? Szczerze mówiąc, to stoję w tej sytuacji kompletnie po stronie CTF-a, bo z informacjami, które mamy... To jest takie, dlaczego ona miałaby to robić? Nie, mi się nawet skojarzy z tyloma różnymi rzeczami, że nie jestem w stanie wskazać jednej konkretnej. To naprawdę jest dziwne. Nie żeśmy widzieli do tej pory wiele relikwii. Kot? Katolinuja, czyli to, o czym nam mówiono przed chwilą, że nie ma kamienia herbowego. Aha, wiecie, bo trzeba wyciąć sobie ścieżkę, bo mamy miecz. Haha. O, generalnie jestem z tych ludzi, którzy raczej nie używają miecza stwórcy, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne, żeby przeżyć. Trzymam go zazwyczaj na podorędziu, na zasadzie, no, jeżeli będzie to bardzo, bardzo pilne, no to... No dobra, użyję. Ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, to absolutnie. Z jednej strony mam pseudo nieskończoną wytrzymałość, bo możemy sobie po prostu odpocząć, żeby go naprawić, tak? Ale kwestia tego typu, że odpoczywanie oznacza, że marnujemy czas, kiedy moglibyśmy spędzić na czymś znacznie lepszym. Więc no, po co? Czy to jeden z tych spoilerów na zasadzie, że jeżeli nie wiesz, że to spoiler, to to nie jest spoiler? To jest mój ulubiony typ spoilerów. Bo ludzie się oburzają, że czemu spoilujesz, a to im możesz odpowiedzieć, że ale ja nie spoiluję, to ty spoilujesz, że to jest spoiler. Obrócenie spoilera przeciwko komuś.
Mamy nowe miejsce, które możemy odwiedzić. Dostaliśmy 5000. Zgaduję, że będziemy mieli też misję jakoś nową. Kolejny odprawa do królestwa. Naszym celem będzie odzyskanie świętej relikwii w królu Kretmiklan. Jeżeli nazwisko Gautier wam coś mówi, to zapewne macie rację. Mamy nawet osobę o tym nazwisku w naszym domu. Aż nawet nie tyle w domu, co jest on obecnie naszym uczniem. Chodzi konkretnie o Sylwana. Czemu go wydzieliczono? Słuchaj, Miklan, nie masz herbu, sorry. Granie świat trzech domów jest bardzo nieprzyjemny. Tak naprawdę. Bo ludzie, którzy mają kresty, są zawsze wykorzystywani bardzo politycznie, powiedzmy. A ludzie, którzy nie mają krestów, są traktowani jako ten gorszy sort. Więc w pewnym sensie i tak źle, i tak niedobrze. Oczywiście zależy to bardzo mocno od tego, na kogo się trafi akurat, tak? Jedne rodziny będą pod tym względem rozsądniejsze, drugie mniej. Ale tak jak widać, tutaj można być drugim synem i zostać wydzieliczonym tylko dlatego, że nie ma się herbu, tak? No dobrze, bo już miałem mówić. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się nazywa, ale jest to coś, co w miarę regularnie widzę jako taką ozdobę szlachecką. To jest na pewno materiałowe coś, ale mówię, nie jestem w stanie nawet powiedzieć, jak to się nazywa po angielsku, a po polsku tym bardziej. Co masz na myśli? Do czasu ukończenia nauki jeszcze szmat czasu. Edo, spokojnie. Tak. To jest dobry pomysł. Skupmy się na razie na problemie z Miklanem. Widzicie, na każdym kroku nam mówią, że jesteśmy wyjątkowi. Co ja mogę powiedzieć? Help płomieni.
Taki prawie, że Fire Emblem chciałoby się powiedzieć. Tylko trochę inaczej ujęty. Słuchaj, to też dość ciekawe, że herby potrafią tak sobie po prostu znikać się i pojawiać w różnych generacjach. Że bardzo długo ich nie ma, a potem nagle w którymś tam pokoleniu się objawiają. Manueli, damy kartę. Nie będę pił spijaczy, no, nawet herbaty. Ale czemu nas skipnęło całą niedzielę? Ja nie chciałem. Ja nie chciałem, żeby nam skipnęło całą niedzielę. Nie umieją się bawić. Ewidentnie z nią się nie napiję. Masz rację. I w sumie słusznie, że tego nie robię. No dobra. Czas pozwiedzać monaster. Albo klasztor, jak zwał, tak zwał. Biorąc pod uwagę, że teoretycznie Sotis jest w nas, to dobre pytanie. Czemu umyty? Czy to jakiś żart, na który jestem zbyt nie ten tego, żeby zrozumieć? Talizman kogoś, kto unika słońca. Chyba wiem, czy on jest i nie wiem, czy chce mi się specjalnie tam lecieć. Sauna. Więc mówicie, że mamy tu saunę. Kanapie z garneto. A ktoś, kto nosi cień do powiek. Może zaprosić się kogoś, żeby dołączył do sauny, gdzie wzmocnicie swoje więzi i poprawicie swoje statystyki fizyczne. Jeżeli się nie przegrzejecie, to będą oni lepiej sobie radzić podczas swojego nauczania. Trzeszczenie! Daj mi to. Bez. Do niektórego recenzji pewnego programu dla dzieci, gdzie na pasy są liczyście o kamienie. Nie kojarzę, powiem szczerze, aczkolwiek ja też jakoś specjalnie dużo nie siedziałem z niektórego. Jeżeli zostaniemy dłużej, to tak się nagrzejemy, a podbicie parę padzi nas nagrzeje. Naszym celem jest dotrzeć do czarnej kreski. Jeżeli się za bardzo nagrzejemy, to się przegrzejemy i możemy stać przytomność. Jeżeli protagonistka wychodzi z sauny, będąc odświeżoną i ma taki połysk, to nauczanie będzie lepsze. A jeżeli protagonistka, jak i gość razem wychodzą w odświeżeniu, to będzie do obu lepiej. Wcale nie aż tak nisko. Możemy zaprosić ludzi generalnie z naszego domu tylko. Z kim możemy pójść do sauny? Zatko? Nie! Powiem szczerze, że nie robiłem tego jeszcze, więc sam będę musiał zobaczyć, jak to działa. Zostajemy dłużej. Podbijamy? Zobaczmy. Jeżeli dobrze rozumiem, musimy trafić w okolice tego czarnego paska, który jest za zielonym. Cześć, pasku.
Ej, ja dopiero zdałem sobie z jednej rzeczy sprawę. I czuję się oszukany. Czuję się bardzo mocno oszukany. A nie, okej, to zużywa tylko ten. Przez tyle myślałem, że to zużywa wszystkie moje punkty aktywności na cały dzień i miałem takie bez takich mnie tu. Już byłem gotowy do wczytywania gry, nawet nie wiecie jak bardzo. Na szczęście nie jest aż tak źle. Dobra, zobaczmy, czy mają jakieś nowe turnieje? Zapewne będą mieli jakieś nowe turnieje, tylko pytanie... turniej w Flansach. Wrzucimy fetkę. Wrzucimy fetkę, będzie fajnie. Turnieje trzeba wygrywać. Aczkolwiek widzę, że nie będzie to proste. Chwila, się pobiją. Ingrid wygrała. Ja przepraszam? Znaczy... Limit to miałby sens, gdybyśmy się bili z jakimiś podrzędnymi tam najemnikami czy coś, ale... Wydaje się to strasznie dziwne w kontekście tego, że biliśmy się z kimś z innego domu. O, well. Nie ma nikogo, kto lepiej by sobie radził, jeżeli chodzi o walkę dzidami, więc chyba spasuje ten turniej w takim razie. Mógłbym biedę zobaczyć jedną rzecz. Może to kwestia tego, że Fredrik ma wyekipowaną treningową lancę. Po prostu... あ、バラしてんとに。すまないな。ロナート卿の時に続いて。2回で取りにしたわけ、先生。英雄の遺産は強力だ。どうか。くれぐれも気をつけて。よし、今度スタディさん、今、見てじゃ、まめクエストとの戦争。 同じ女神を信じながら対立する。今、社長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 
nie jest jakiś super szybki, tak? Fakt, że bił się z Ingrid, wcale w tej kwestii nie pomaga. Geralt nas szukał. Czy naszym questem będzie znalezienie Geralta? No dobra. Przy okazji jest to jeden z questów, które są powiedzmy ograniczone czasowo, że można je zrobić tylko w tym miesiącu. Aha. To jest chyba po prostu na zasadzie subdemową walkę. Znaczy questową walkę. Biorąc pod uwagę, że i tak zazwyczaj co drugi tydzień palczę, to nie powinien być tym problemu. Ja na pewno nie użyję mocy do niczego złego. Gdzież ja bym śmiał? Tak.
Dwóch studentów w moim domu, którzy nie jadą sobie życiem w klasztorze i daj im ziółka. Ziółka. Zaproszę na herbatkę. Skoro nalegacie. Zależy, kto masz na myśli przez ta misja. Co z ziółkami? Cześć, Sevilla. O czym można porozmawiać z naszą panią papieżową? Na przykład o pokonywaniu własnych słabości. Albo czy ich słabości. Pani papieżowa na pewno chce porozmawiać o romantycznych rzeczach. Wiedziałem, że chce porozmawiać o romantycznych rzeczach. To nie wydaje się dobra odpowiedź, powiadacie? Pani tego krewatem. Może, ale nie jestem pewien, czy to będzie to na pewno. Okej, okay, teraz lepiej. Tak, oczywiście. Czy będę miał odpowiedź? Tak. Jak to było? Przyjrzeć się z każdej perspektywy. Z każdej perspektywy. Tak, to ona była przekazywana w rodzinie papieży z pokolenia na pokolenie. Czy jakoś tak to szło? Czy jest coś, co mogę chcieć jej dać? Czy oprócz piórka, które nadaje się dla każdego, ona może chcieć coś z tych rzeczy? Tak, na pewno chcę coś, co jest małe, słodkie i urocze. Jestem pewien. Coś, jakaś misja nie wyszła, bo tury. Świeca? Co? Jaka misja nie wyszła, bo tury? Co? Mówiłem tylko, że wcześniej, że chciałem wczytywać. Czekaj, ta niebieska. A! Boże, trudniej! Bo Ferdek nie był w stanie 4 tury pokonać Ingrid, więc skończyła się walka moją przegraną z jakiegoś powodu. Na pewno się ucieszy. Średnio się ucieszyła. Cześć, Ferdes. Fajnie, że dostaję renomę, tylko widzę jeden z tym drobniuteńki problem. Chciałbym móc ją wreszcie zacząć wykorzystywać w jakiś sposób. Bo póki co niestety nie mam tej możliwości. Oczywiście poza tym, że mogę pójść do Abysły i tam zacząć kupować rzeczy. A to nie jest do końca to, na czym mi zależy. A Baloni, gdzie jest twój sensei? Sensei! Sisio, szukasz? No, raczej twój Sisio. No dobra. Upewnię się tylko, czy nic tu nie zostało. Generalnie co miesiąc się pojawiają te wszystkie nowe rzeczy. Jeżeli byśmy je chcieli. W sensie te zagubione, które można poddawać ludziom. Ono, ono, monsio.
Hanuman, spokojnie. Nie będę swoim królikiem doświadczalnym. A mi oto... Help płomieni! Mój help płomieni! Dajcie mi go! Hanuman prawdopodobnie. Trochę. Nie, musi ci się wydawać. To tylko czysty przypadek. Przysięgam. Czy tu coś jest? Może coś być, ale nie musi. Często się zdarza, że biblioteki są plusem jakieś książki, które nam dają profesor level. W tym przypadku akurat chyba ich nie ma, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Jeszcze z drugiej strony zerknę. Jak nie będzie, to wyjdziemy sobie. Grzecznie i kulturalnie. Do katedry najlepiej. W ogóle zabawna sprawa, bo katedra to jedno z miejsc, w których widać, powiedzmy, czasy wczytywania. Nie wiem, czy uda mi się to zademonstrować. Spróbuję w sumie. Zobaczmy, czy czasy wczytywania zadziałają, czy nie. Nie, nie zadziałają. Bo czasem jest tak, że jeżeli przybiegniemy za szybko, czy to stąd do katedry, czy odwrotnie, to drzwi albo właśnie ta brama będą zamknięte. O właśnie. I nie będziemy mogli przejść dalej, dopóki się nie podniesie. I widać nawet, bo w prawym dolnym rogu, że jest tak zwane doczytywanie jeszcze. Dobra, komu dzisiaj możemy dać złe rady? Mogłem powiedzieć, że nie mam żadnych martwień, ale bym skłamała, moje ambicje są nieskończone. Nie tylko sprawię, że to wszystko będzie mi posłuszne. Chmury będą słuchać moich poleceń. A już wierzę w ciebie. Nie chciała, żeby w nią wierzyć. Silni wojownicy, którzy stają się legendami, używają głównie mieczy i lans. Czy to naprawdę do niej trzeba dzierżyć, żeby zapisać się pana historii? Zobacz, tym coś najbardziej pasuje. Kaspar. Ja bym powiedział, że pięści to by się obraził, bo on woli drogę topora i w ogóle. O. Doskonale. Albo i niedoskonale. God damn it! Ja to chcę! Uje. Chcę mieć wreszcie na co wydawać renomę. Albo przez kogoś, kto stoi za nimi wszystkimi. Tego typu ludzie się nie przejmują takimi dewezgami, naprawdę aż. Bo jemu się wydaje, że... No, bo jak ktoś jest dobry, to nie może być wykorzystany. O, ty naiwny człowieku. A co jeżeli miecz jest tak naprawdę jej ciałem? Nie takie już cuda się widziało. Tak. Czy aż nie miał coś od Dei dostać? Miał dostać coś od Dei? Przypomnij mi. Jakoś tak szerzej. Bo nie przypomina sobie, żeby było coś takiego mówione jak tako. Kład ziółkami. Mieli być uczniowie z mojego domu. Chyba, że jestem pijany i nie spełnę rozumu. To student z Assigned House, czyli z mojego domu. Zresztą generalnie taki mały protip. Jeżeli mamy jakiegoś questa, to osoba, której się tyczy, będzie zazwyczaj podświetlona na minimapie.
Tutaj aż nie jest. Mamy nawet zaznaczone w tej chwili na minimapie dwie takie osoby. Jedna jest w naszym, powiedzmy, pokoju, a druga jest w holu rycerskim. Chyba? Tak to wygląda przynajmniej. Nie, długo będzie Bernadette, tak, jest ten, u siebie. Po prostu tamta osoba się podświetla, bo quest Geraltem. Blisko wystarczająco. Znaczy to, że to będzie Bernadette, to było do przewidzenia i nie zdziwiłbym się, jakby drugą osobą była Petra. Na zasadzie, że czy ona na pewno już tutaj się ogarnęła w monastyrze. A zaraz to zobaczymy jeszcze. Tutaj byłem dopiero co. Wspominałem, że w klasztorze czasem łatwo się pogubić. Zwłaszcza jeżeli akurat człowiek się skupi na czymś innym, nieco. No dobra, skoro już o tym mowa, to możemy pójść i zanieść te ziółka. A nie, Linhart będzie drugą osobą. Bezpiecznie jest tam strzelać magią. A to najwyżej będzie zadbane. Nie będzie. Ja jeszcze nie mogę używać magii. Jeszcze. No bo słuchaj. Gifty. Działa do kogoś, kto chce uciec w świat snów. Do Linhardo? Nie, no co wy. Gadacie. Chyba nie, żeby ta motywacja była mu jakaś specjalnie potrzebna. A, dostał. Czy trzeba być szlachtu, żeby mieć help? Marihuany dajesz? To będzie już to marihuana. Dobra, to będzie dla Petry, to będzie prawdopodobnie dla Felixa, albo dla tego Dimitriego. Z czego jeżeli dla Dimitriego, to nie możemy tego oddać. To dla Ignacego? Znaki zapytania. Będą się przejrzeć jeszcze raz, komu bym to mógł dać. To już przebiliśmy. To będzie dla Constance. To też prawdopodobnie będzie dla Constance. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak nakazywałaby logika. Logika nie zawsze się zgadza. Nie daj się złapać bez zabezpieczenia. No dobrze. Będę pamiętał o zabezpieczaniu się. Wiedzę. Na, sensei. Monshou da no eiyuu no isan da no de. Chotto sawagi sugi ja nei kana. Czwartek jest jutro. Mentalnie czwartek jest każdego dnia. Wcale? Co się przejmować herbami? To, że dają jakieś super moce, to nic nie oznacza. Nie. Odejdź. Udaję, że nic tam nie widziałem. Nic nie słyszałem. Dla kogoś, kto uwielbia słodycze. Czwartek na pewno będzie jutro. O, baby. Nie mogę się doczekać na to, co będzie się działo podczas czwartku. Nie ma sprawy.
Może jednak. Nie. God damn it. To wcale nie jest tak, że chcę bardzo pilnie i intensywnie mieć drużynę. Tak, to czysty wypadek. To nie jest tak, że sprowadzamy wszystkie zła tego świata po prostu na klasztor. Hilda jest bardzo specyficzną postacią, która ma trochę nieznośny charakter, ale jednocześnie ciężko jej nie lubić. Nie wiem, przynajmniej ja tak mam. Strasznie dziwne uczucie. Bo zdaję sobie sprawę, że gdybym znał kogoś takiego IRL, to byłaby taka osoba dla mnie trochę irytująca. Nie wiem, nie pamiętam nic, co było wcześniej niż 3 miesiące temu. Taka bardzo wygodna amnezja, że zapomniałem dosłownie wszystkiego, co się działo przed rozpoczęciem gry. Nie ma sprawy, Peca. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Kapsper. To nie jest tak, że masz jakiś wybór. Jak ci mówię, bijemy mi klana, to bijemy mi klana. Co cię powstrzymuje, Kasper? Czy mam coś jeszcze dla naszych... Nie. Na razie nie. Mamy tu coś, co leży. To z kolei brzmi jak coś, co idealnie nadaje się dla Sylwana. Niech ja go tylko znajdę. Tylko najpierw skoczymy sobie grzecznie i kulturalnie do holu rycerskiego. Co najgorszego może się stać? Najwyżej cała ekipa wymrze. Gerald poszedł odwiedzać groby. Dzięki, Kaśka. Już wszystko wiem. Już wszystko wiem, nie musisz mi nic więcej mówić. Tak naprawdę to nie powiedziałaś mi absolutnie nic godnego uwagi, ale... Cóż to za wspaniała opinia? Mój starszy brat to jeden wielki chuj. Dobra. Jestem na 99% pewien, że... To jest twoje. Kto jest jego bratem? Realnie mogło cię nie być, jak dostawaliśmy misję. Naszą misją na ten miesiąc jest odzyskanie skradzionej relikwii Lancy Ruiny, którą skradł brat Sylwana, Miklan. Miklan został wydzieliczony za to, że nie posiada swojego własnego kresta. W takim bardzo dużym skrócie. No i bardzo mu się to nie spodobało, więc stwierdził, że dobra, ja biorę relikwię, uciekam sobie z nią i chuj. Ogólnie mówiłem już o tym wcześniej też, że świat trzech domów jest bardzo nieprzyjemny. Jak masz kresta, nie zacząłem luźno tłumaczyć jako herby, to powiedzmy jest
źle, bo jesteś wykorzystywany jako narzędzie polityczne. Jak go nie masz, to jest źle, bo ludzie cię wydziedziczają. Bo jak możesz nie mieć, jak to jest u nas z pokolenia na pokolenie. Wstyd i hańba. No i nie da się. Po prostu się nie da. Peca to też lochcianka, przypominam. Dodatku, Brygi wcale nie musi być jakimś super miejscem do mieszkania, biorąc pod uwagę, że są obecnie wasale Imperium. Hej, duch. Czemu jutro się nie ruszysz? Mam jeszcze dwie rzeczy elasterowe i jedną... prawdopodobnie dla Felixa. Nie wiem, ja jakoś nigdy na tłusty czwartek nie potrafiłem się tak napchać, że tak tujmy. Zjeść trochę, to rzeczywiście, ale tak, żeby się rozepchać, to nie, po prostu to nie dla mnie. Co to znaczy? Odpowiedź jest prosta. Ktoś tu kłamie. Tylko jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć kto. Albo jeżeli nie kłamią, to po prostu nie mówią całej prawdy. Nie no, zwojga. Darmowe owocki, warzywka. Czemu potrzebujesz pomocy? Jeżeli pobiłem bandytów, to przyjdą nowi kupcy. Ej, nowi kupcy. Będę miał na sobie dawać pieniądze. Kobol, chcesz, żeby znaleźć materiał? Przecież to znaleźliśmy zresztą. Becikiem. O nie. Nie no, to nie jest tak, że aż tak go nie lubię. Okej. Okay. Od tej pory możemy sobie ulepszać, bo nie wymagają on do tego trochę materiałów. Przez co chyba na myśli raczej trochę dużo. Im rzadsza broń, tym lepszych materiałów generalnie będzie wymagać, ale z masy to atak broń, tak na przykład taki Steelsuit z 8 na 10 leci. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn nie jesteśmy w stanie ulepszać miecze stwórcy, ale generalnie to... Nie będę raczej z tego korzystał, bo nie czuję takiej potrzeby. Jeżeli z jakiegoś powodu uznam, że mi kompletnie nie idzie i bez tego nie da rady, to wtedy się będę zastanawiał. A i póki pamiętam. Przypomnij mi, czy tam było? Zwiększa dexterity o 2. Muszę patrzeć, co ja właściwie mam. Magia o 2, szczęście o 4. Obrona o 1 i resistance o 1. Wiecie co? Daj mi to. Że nasza protagonistka nie jest magiem? I co z tego? Dobra. Tutaj widzę, że coś leży. Należy do kogoś, kto zajmuje się końmi. Brzmi trochę jak... albo Ferdinand, albo Marianna. Zależnie od tego, z którego domu. Owszem, powiedziałem już to.
Nie, bo to nie będzie English, prawda? To jest English. Ona też zajmuje się zwierzakami w ich domu. Głupie pytanie. Jak myślałem. Poszedłbyśmy do Exei latania. O, tak. Wyvern Emblem. O, tak. Fire Emblem Three Wyverns. Ach. Zgaduję, że mówisz o Pandorze, Żuk. Nie oglądałem jeszcze dzisiejszego odcinka, z góry mówię, dopiero po streamie obejrzę. Nie ma pana poznać, panie Gilbercie. Gilbert to jedna z tych nielicznych postaci, które rzeczywiście wyglądają, jakby miały bardzo dużo lat. Znaczy nie, z tego co kojarzę to akurat ten. Trzy domy to stricte Wyvern Emblem. Że Pegasus albo Falconite nie są aż tak. No tak. To nie będzie twoje. A to na pewno nie będzie twoje. Jak mówiłem, nic nie szkodzi, że damy komuś zły przedmiot. Nawet 15 razy. Nie dostaniesz go do Mianka. Nawet na to nie idź. Powiedziałem coś. Nie będzie. Coś tu leży. Ktoś to jest czepiarski o miejsce do spania. Czemu to brzmi tak jak Linhead? A jednocześnie mam tak, że Linhead pewnie by miał kompletnie wywalone. Ale z tego co widzę, to wszyscy u mnie w domu są w miarę zadowoleni z tego? Znaczy, wszyscy mają wysoką motywację, to chciałem powiedzieć. A to może oznaczać tylko jedno. Mogę jednocześnie to dwójkę. Czy jest coś, co lubi jednocześnie ta dwójka? Chyba nie. Ja nic nie sugeruję. Bardzo subtelnie. Ale chyba nie znajdę nic takiego, co jest lubiane przez Elisite i Florenza? No, raczej przez jedno z dwojga, jeżeli już. No i Kasper potrzebuje też. Może po prostu wezmę Kaspara i listę. Tak będzie lepiej. I myk, motywacja do góry. Profesor Level też poszedł do góry. Zanim skończę ostatnią rzecz, to jeszcze za questami trochę polatam. Ryby pływająca w bok? Jak to ma działać? To prawie jak z tą windą w nic śmiesznego. A gdzie ma jechać? Po? Nie wiem, co masz na myśli. O, widzisz, Flame. Teraz mówisz moim językiem. Mówisz absolutnie moim językiem. Wszystko pozałatwiam rzeczy tutaj. Z satonkami włącznie. Posadzimy morfisicy. I coś jeszcze. Na przykład żółte kwiatki.
I jako już nas stać, to damy najlepszy możliwy nawóz. Tutaj niby to dopiero mem. Tego aż tak nie kojarzę, nie będę kłamał. Standardowe pytanie zabrzmiałoby, czy powinienem pytać? Dobrze, Manuela. Ja będę ich bronić. Ty ich lecz, jak będzie potrzeba. Nie wiem, na ile to jest coś, co jest mówione podczas fabuły, jak taki. Ale Constance ma w pewnym sensie do twojej niejaźni. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie. Jej charakter bardzo mocno się zmienia w zależności od tego, czy jest ona obecnie w, powiedzmy, w miejscu, gdzie słońce nie dociera i w miejscu, gdzie słońce dociera, jakkolwiek to nie brzmi. Jeżeli jest na słońcu, to jest taka dużo bardziej stonowana, taka spokojna. O, to nie jest jej. To będzie jego? Wait a minute. To może być Yuriego. Słuchaj, to ma sens, że to może być Yuriego, ale to wszędzie dziwne. Dobra, kurde, Szarek, będę miał coś dla ciebie. Nie będę używał takiego miecza na zwykłych uczniów, proszę cię. Felix, zlituj się. To będzie twoje, prawda? Jop. Dobra. Zobaczę jeszcze, czy tam coś nie leży. I nie, Cyril nie leży, Cyril stoi. Właśnie miałem takie wrażenie, że coś tutaj będzie leżało. I to coś należy do kogoś, kto jest mocno przywiązany do Rei. Prawda, Cyrilu? Cyril jest bardzo prostym człowiekiem. Jeżeli robimy dobre rzeczy względem Rei, to on też będzie szczęśliwy. Nie ma sprawy, Cyrilu. No problemu, zawsze do usług. Dobra, czyli muszę jeszcze... Muszę jeszcze... znaleźć Geralta. I odwiedzić statuę. Tak, odwiedzić statuę przede wszystkim. I wejść do Benny. Mam coś dla ciebie. A kto pytał? Nie mówcie mi, oczywiście, bo aż się głodny robię. Ja się zastanawiałem, czy to nie będzie jej. To raczej nie będzie jej. Przydatło jej się za to ziółko, które sprawią, że będzie bardziej odważna w rozpoczynaniu rozmowy. Ej, wypraszam sobie. Po pierwsze, nie jestem patosimenem chyba. Chyba jeszcze.
To, że za mną stoją butelki wina i whisky, nic nie znaczy. Zatem to nie jest symulator łowienia ryb. Mam za mało przynęt, żeby do tego to sprowadzić. Dobra. Ela jest nas bardzo zadowolona. To teraz skoczmy do Setefa, żeby nam powiedział, gdzie jest Geralt. I tak, by the way, za każdym razem, jak się tej przynoszę fastrawalem, to obracam się w drugą stronę. I robię jakąś prawie 360. Jasne, zapraszaj mnie. Będzie łatwiej. To mnie zaprowadził? W każdym razie mamy już zaznaczone, gdzie będzie czekał Geralt. Więc możemy się tam już najzwyczajniej w świecie przejść. To jest to miejsce, które wcześniej było nam zablokowane i mówili nam, że masz tu nie przychodzić. Aaa. Czy jest tu coś jeszcze? Nie wydaje mi się. Więc możemy po prostu. Czyli szukaliśmy się nawzajem. Dobra robota. Dobrym pytaniem jest, czemu jest tu pochowana. Tak zwana długa historia, na którą mamy czas. Bycie? Brzmi jak wspaniała osoba. お前が腹の中にいるって分かった時だ。お前を産んですぐ信じまったから、一緒に過ごした時間はほんのわずかだったろうが、あいつはお前を心から愛していた。それだけは覚えといてくれ。この指輪はあいつの唯一の形見だ。 To ten pieśń, który ma własny alt, więc na pewno nigdy nie będzie wykorzystany do niczego. Przysięgam. Dobra, i teraz najważniejsza część. Tak, po którą tu przyszedłem. Dawajcie mi statuły. Najpierw musimy zebrać odłamki, które leżą przy statuach. Są to odłamki praktycznie z każdej ze statu. A i od tej pory będziemy mogli wydawać ten nomen na ulepszanie tych wspaniałych statu. Co nam daje renoma? Odpowiedź jest bardzo, ale to bardzo prosta. Bonusy! Realnie każda z nich daje inny bonus jako tako do innej grupy rzeczy. Jak widać, wymagają one zauważalnie dużo punktów renomy. Więc to nie jest tak, że nawet pomimo tych 10 tysięcy, które sobie wzięliśmy z DLC-ka, możemy sobie jakoś specjalnie dużo wykupić. Bez tych 10 tysięcy moglibyśmy teraz wykupić w jednym dosłownie dorty i za 4 tysiące włącznie i mieć 0 wtedy. Jeżeli dobrze liczę. Bo źle liczę. 4, 7, 9, 10, 10 700. Mielibyśmy 8 tysięcy, jakbyśmy tak wykupili.
A, pytanie jest następujące. Co ja właściwie chcę wziąć? Bo to są bonusy, które będziemy dostawać tak naprawdę przy nauczaniu. Miałem wrażenie, że to będzie mi chyba najbardziej przydatne z jednego prostego powodu. Czwarta umiejętność. Moment, to naprawię dźwięk. Czwarta umiejętność, nie wiem czy widać w tej chwili. A wiesz, bo to jest ile w sumie wymaga, a nie ile wymaga powiedzmy potem. Czyli stać mi na dużo rzeczy. Chodzi mi głównie o to, że jest sobie klasek plus jeden, czyli to jak szybko levelujemy nasze klasy postaci, tak? Czyli tamte wszystkie monki, magii i tak dalej. To jest chyba jedyny bonus, który do tego dostajemy, więc zamiast jednego punktu będziemy dostawać dwa punkty przy każdej okazji. I różnica jest naprawdę zauważalna, uwierzcie mi. Zwłaszcza jeżeli chcemy masterować klasy dla ich umiejętności. No dobra, to teraz to już mamy najważniejsze, to możemy się zastanowić, co jeszcze chcemy. Potencjalnie możemy chyba we wszystkich w takim razie dobić do tej za 4000, jeżeli dobrze liczę. Czy będę chciał gdzieś jeszcze? No pytanie, czy chcę tak zrobić, czy chcę któryś konkretnie. Te maksy tak naprawdę nas w tej chwili nie obchodzą, bo z tego skojarzę, to jest na zasadzie podbijania kapu. Czyli coś, czym będziemy się przejmować raczej później. Saltrizon. Chciałem powiedzieć, że to się może dość mocno przydać. Więc sobie podbijamy. Niestety nie da się wybrać, że chcemy do któregoś, więc będziemy musieli jeden po jednym. Ja nie będę chciał włącznie z Izonem wziąć tutaj. Dobra, dalszych nie biorę. I know right. Słuchaj mody, mam bojowe zadanie. Wydaje mi się, że mogę wziąć. Co ja mogę wziąć? Nie więcej to co chcę chyba. Znaczy, tu bardzo pilnie. Będę chciał flying plus 2, żeby szybciej levelować jej latanko. Autority jako taką na inki nie szkole, więc równie dobrze mogę po prostu tutaj dobić tylko topory. Dobra. Tutaj chcę przynajmniej do łuku włącznie, plus 2. I od razu nauczanie będzie szło dużo szybciej. Dobra, i teraz tutaj jeszcze, czy chcę... Tak, chcę. Akurat bardzo ładnie się złoży, jeżeli dobrze widzę. Idealnie. Niezależnie na razie na tych expach, bo... wbijanie expa tak szybko. Gra byłaby za prosta, najgorzej. W każdym razie... Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które możemy tutaj robić, poza oczywiście jedną najważniejszą rzeczą. Rybki. Całą jedną możemy wyłowić, ale możemy. Ulala. Ale ten pierwszy głód był kiepski.
Ale rybek wpadło. Nie masz wystarczająco przynęty, żeby dalej łowić ryby. Póki pamiętam, to jeszcze tylko szybko skoczę do Abysu. Zobaczyć, czy tam jakichś questów nie ma. Albo nie, zrobimy inaczej. Merea, gdzie jesteś? Chyba, że chcemy latającą protagonistkę, ale nie jestem jeszcze na tyle pojebany. Jak to mówią, miejmy chociaż resztki szacunku. Alright, bo mam jeszcze bonus sauny przecież. O, i teraz możemy lecieć do Abysu. Bo wtedy, jeżeli się okaże, że tam nic nie będzie, to po prostu skończymy dzień jako tako. Nie będziemy musieli wychodzić z Abysu, żeby jeszcze coś zrobić danego dnia. Boże, do Abysu, nie do sauny. Gdyby tak wziąć i wygrać ten turniej jednak. Chce mi się. Może będzie mi się chciało. Zobaczymy. Nie, Jezu. Czy jest jakiś kurs do wzięcia? Nie. To skoczę tylko po rzeczy ze śmietnika. Tak, tak wiem, że to nie brzmi jakoś super, ale taka prawda. Żelazny miecz, żelazny łuk. I tak zwane gówno. A kto mi zabroni jeść ryby na surowo? Co najwyżej mój żołądek potem się będzie buntował. Uczmy ludzi, jak żyć. Nie wziąłem instruktora automatki, prawda? Wytrzymałem. No to co? Kogo uczymy i czego uczymy? Na pewno Dorotkę, bo ma bonus sauny, z tego co pamiętam. I to zauważalny bonus sauny. Bonus sauny ile daje jeszcze raz? Bonus sauny daje plus 4. Czyli tyle w sumie ile daje nam statua plus to, że to jest jej mocną stroną. Jezu Chryste. Sauna OP. Kogo dalej uczymy? PTWK? Przynajmniej, żeby te miała. Potem będziemy się dostanieć tu dalej. I w sumie to mógłbym dać jej łuk. Teraz jak o tym myślę. Skoro już uszkolę w tych łukach. Ale to chyba przekracza moje bardzo ambitne umiejętności. Lance na D. Jeszcze dwa. Brzmi jak Linhart i Feldek. Feldku, Feldku, panie mój. Nie chcesz perfekta? Goddammit, nie chcę perfekta. To może Linhart się czegoś ciekawego z ciemnej magii nauczy. Season 3. Czyli nic specjalnego. No dobra. Niech i tak będzie. Zrobienie 60 przysiadów, żeby skończyło się na 100. Ja tak z brzuszkami miałem przez jakiś czas. Nie tylko zjem wszystko, co mają na stołówce. Co potem? Czy mam jeszcze te same nudne posiłki? Zasługa do nim coś nowego.
Cieszę się, że mogę pomóc. Dobra, też akceptę. Jesteś tylko po to, żeby być po nic innego. Kto ma urodziny? Yuri. Idziemy z Yurim? Na herbatkę? Idziemy z Yurim na herbatkę. Obawiam się, że Yuri nie będzie miał 6 paków, na które będziesz mógł tak patrzeć. Yuri narodzi. W sumie. To nie jest herbatka, która mu się spodobała. O czym można porozmawiać z Yurim? O naszym romantycznym pierwszym spotkaniu, które on sam nawet nie pamięta, kiedy było. I wy też nie pamiętacie, bo nie robiłem derseka. Yuri lubi relaksować się w saunie. Trzeba go kiedyś zabrać. Okej. Okay. Mam dziwne wrażenie, że opera może mu się źle kojarzyć. Ale o tym w swoim czasie? Yuri wersji? O nie. Ale herbatka doskonała. Nie, dobra. Przyjrzyjmy mu się z każdej perspektywy. Nie marz. No wziął i marudzi, no. Bardzo mi się podoba, że w angielskiej wersji jest friend, przyjacielu, a w japońskiej sensei. W Japonii to już jest czwartek. No w sumie tak. No i plus jeden uroku. Sepal też żadne się nie napotoczyły. Pokażcie mi, jak to się robi. Czy oni chociaż raz zrobili coś gorszego niż perfect? Bo nie przypominam sobie. Mistrzy. To na pewno nie będzie coś złego. Generalnie White Mistrzy będzie sprawiał, że tak jakby to, co on nosi, będzie mniej ważyło, więc efektywnie będzie miał więcej szybkości. Dobra, zanim wyruszymy w bój, zobaczmy, ile postać ma ze sobą support i dlaczego za dużo. Odpowiedział, zawsze jest za dużo. Zwłaszcza po walkach. Bernadetta, naze tsuite kuru no? Ano, dodo to tsuite kite ita no ni. Ja nikogo nie śledziłam, skąd to znowu? Ja się nic nie zrobię. Jestem nie, że pewien, że Edelgard wolałaby, żeby było inaczej. Nie mogę, jesteś na mnie zła. To tylko wpierdol. Kara
A Boże, ktoś jej przemówił do rozsądku? Dla ciebie obecność każdego jest przerażająca. Tak? Na przykład? Opowiedz. Robaki. Cześć, to jest zwierzyna i to zostało potwierdzone już ostatnio. Jak można nie umieć pływać, ja nie wiem, Dobra, to Bernie. Trafiłem na siebie dwie osoby z wybujałym poczuciem sprawiedliwości. O nie. Fez, jak się odpala. Mam jednego mema, który idealnie pasuje na zachowanie Ferdynanda. To musiałbym go teraz znaleźć. それに相応しい行動を常に心がけている。モテるものが持たざるものを正しく導く。これが私の信念であり、正義なのだよ。お前、いつもそういうこと言うよな。どういうことね。どうかしら、ジーシーを見合う、それはどういう姿勢？喧嘩の相違といったところかね。ならば、自分の考えを貫いてみせたまえ。 Ej, przynajmniej zdaje sobie sprawę, że to przegrana sprawa. No co się chłopy dogadali? Tak bardzo, że aż wcale. O, Ferdinand, skąd tam sma... Wydawało mi się, że już to przebyliśmy z jakiegoś powodu. Ewidentnie tego nie przebyliśmy. Ja po prostu kojarzę tą scenkę dużo bardziej niż powinienem. O, ale... はい、しかし運命というのは数奇なものだね。君とここでこのような再会をするとはな。ええ、そうですわね。私としては、いささか不本意ではありますけれど。あ、かつて私たちは帝都の社交界に並び咲く二輪の花と例えられていた。お互い目指すところは違うが。 Tak w dużym skrócie, żeby nie było, że coś tam przez brak przygotowania do języków się pomija. Rodzina Konstans kiedyś była jedną z tych wyżej postawionych szlacheckich rodzin w cesarstwie, ale w wyniku tych czy innych zawirowań obecnie są w stanie, delikatnie rzecz ujmując, nie najlepszym. Nawet nie wiem, czy to się jeszcze łapie pod zubożałą szlachtę, czy jest jeszcze gorzej, tak?
Zresztą sam fakt, że Constance musiała mieszkać w otchłani, a nie w jakimś tam szlacheckim domu, niech mówi sam za siebie, tak? A teraz przychodzi sobie Fedek i jej mówi, że kiedyś to było fajnie i w ogóle ba ba ba. Daga, kimi no ie o higeki ga osotta. Watashi de sae kuchi ni shigatai mirai ga matteita. Toujisha de aru kimi no shinjou wa oshite shirubeshi daru na. Oshite shirubeshi? Iu ni koto kaite, anata wa nante koto o oshiaru no kashira? Kyū ni dou shita no da ne? Anata ni watakushi no kimochi ga wakaru to demo? Subete o ushinatta watakushi no kimochi ga kazoku mo kaeru ie mo tomo mo tami mo subete watakushi ni wa watakushi shika nokoranakatta no desu wa? Ya, watashi wa sonna tsumori de wa. Dewa, donna tsumori nano kashira? Sasuga wa kizoku no naka no kizoku ne. Heimin ninatta watakushi no kimochi nante rikai suru made mo nai touyou no desho? そうではなく、本当に心配して慰めの言葉を。何言ってるそのフェデック。私に慰めの言葉など不要ですわ。たとえ爵位を失おうとも、私は貴族の心までも失ってはおりませんの。それをまるで何も持たぬ平民を憐れむような姿勢で上から物をおっしゃって。すまなかった。私が悪かった。君が言うような意図は断じてないが、それでも配慮に欠ける言葉だった。確かに私は何かを失うような経験をあまりしたことがない。それゆえ君の状況を推し量って声をかけたつもりだったが。もう結構ですわ。これ以上はやめてくださる。言葉は繕えば繕うほど重みがなくなっていきますもん。私が残りの人生をかけてでも取り戻そうとしている貴族というものを、よりによってあなたが汚すだなんて、そんなことまっぴらごめんですわよ。待て、こす社交界で私と火花を散らし貴族の矜持を語り合ったあなたは見る影もありませんわね。エーギル家の嫡子という立場におごり高ぶっているのではなくて。あ、お私と nie miał problemu z tym, żeby powiedzieć Fedkowi, że jego... O, szlachta! Potrafi być kodwiające? Damn. O mój Boże. Toś to sapot z papieżem. Anata o koko ni maneki ireru no wa hajimete datta deshouka. Kinchou suru hitsuyou wa arimasen. Sa, motto chikaku e irasshai. Kono heya ni iru no wa daishikyou dewa naku.ただのレアなのですから。Czy mogę tak po prostu mówić do niej wciąż papieżowo? いい子です。Chyba nie mogę. ごめんなさい。つい子供扱いしてしまって。あのジェラルトの子供だから他人のような気がしないのです。ね、あなたはジェラルトから。Biorąc pod uwagę, że nic nie wiem o kościele, to można się zapewne domyślać.No i tak możemy nakłamać, że była przerażająca. Geralto no iso na koto desu ne. Kieredo, hitsuyou ni semararete nano desu yo. Najgorsze jest to, że ta odpowiedź się spodobała. Reitetsu na handan ya genkaku na gendou nano desu kara. Ima no watakushi wa kowaku wa nai to omou no desu ga. Jesteś jeszcze bardziej przerażająca niż wcześniej. Anata ni mo...私の知るジェラルトのことを教えましょうか。その様子では彼が修道院にいた頃の話はほとんど聞いていないのでしょう。ジェラルトと出会ったのは彼がまだ若くヒゲも生えていない頃でした。とある戦地でセイロス騎士団と共に彼が所属する傭兵団も戦っていました。その時騎士団に同行していた私をかばって彼は瀕死の重傷を負ってしまったのです。一緒に治療した甲斐もあって、ジェラルトは一番。彼は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 彼
Cóż, dobrze poznać chociaż część swojej historii, Kajos jest mi nie chciał powiedzieć. O mój Boże, cóż to za pokrzman dziwny? A nawet pokrzmin chciałby się rzec. Muszę sobie ustawić jakiś skrót klawiszowy na to ustawianie dźwięku. Mam nadzieję, że się jakoś da. Zauważyłem, że mi ufasz po tym, jak dostałem od ciebie miecz, którego nie powinienem mieć. Owszem. Cieszę się, że mogłem polepszyć dzień, I guess. Nie wiem, czemu jej sprawia taką przyjemność, ale... Kimże ja jestem? Czy jakoś tak? Dobra, plan na dziś jest taki. Zobaczymy, jak stoimy z broniami generalnie. I posprzedajemy te, które mają trochę mało durability. Hubert nie potrzebuje, Ferdek może mieć, ty sprzedasz bulion, ty sprzedasz ten kiepski toporek, ty sprzedasz ten łuk i będę musiał kupić jeszcze jeden salowy. Ty jeszcze zostaniesz tym, co masz, ty tą lancę zdecydowanie sprzedasz i zaraz ci... No ja w sumie mam drugą. A dalej już nie potrzebuję. Dobra, czyli tak, ty masz... Ktoś miał coś dostać. Będę dostała wybuch, mówiłem, że mam dostać. A, i Peta miała dostać łuk, Peta miała dostać łuk. Jezu. Dobrze, że sobie przypomniałem wpadę. A nawet dwa dostanie. I chyba tyle będzie. Zobaczę jeszcze tylko bataliony. Bo pewnie je trzeba dość mocno odnowić. Nie kosztuje to jakoś specjalnie dużo, zresztą chyba widzicie, ile mamy kasy w tej chwili. Dobra, zapiszemy. Powiedziałem, zapiszemy. I polecimy na questowe walki. Niestety generalnie te questowe walki wciąż zużywają czas, więc to nie jest tak, że możemy je sobie po prostu zrobić. Z tego co pamiętam, to sprawiało, że przyjdą nowi kupcy, a to było tylko takie zwykłe questowe. Więc trzeba mieć priorytety, nie oszukujmy się. A z tego co widziałem, walka jest na 7 poziomie, a w tej chwili mamy gdzieś bliżej 10, 14, więc nie powinno być żadnego problemu. Nie zdziwiłbym się, gdybym mógł puścić autowalkę i żeby obeszło się bez strat, ale wolę nie ryzykować mimo wszystko. Bo w trzech domach jest jako taka opcja robienia automatycznych walk. Oczywiście do pewnego ograniczonego stopnia, żeby nie było, tak? Ale dać się da. A, poruszajmy. Jak wygląda sytuacja? Możemy po prostu zaczekać, aż podejdą w dużej mierze. Tylko przesunę te jednostki, które są bardziej mili naprzód. Tu powinna być git. Podchodźcie im bardziej pod miecz. To jest to, czego potrzebuję. Nie jestem w stanie go zabić. Z ciekawości. No dobra! Jak tak działa, to tym lepiej! Na babelnik też podejdzie, se strzeli.
Będę musiał zwrócić uwagę, jak moje jednostki stoją, jeżeli chodzi o... O... klasę. Czy mogę już powoli myśleć o egzaminach? No Kaspar na pewno nie, bo widziałem, że ma dopiero 45 ekspa jeszcze wymagane. Protagonistka ma naprawdę wysoki poziom w tej chwili, więc miałem możliwości, wolałbym, żeby unikała walk. Na tyle, na ile się da oczywiście. Dobra. W idealnym świecie wykorzystałbym te walki głównie po to, żeby podlevelować te moje słabsze postacie, tak jak właśnie Sylvan. Jak ktoś się uprze, to da się to zrobić. Mogę na przykład dostać Edelgard do tyłu i mieć kompletnie wywalone jak zwykle. Mogę dodatkowo nie atakować. Generalnie w idealnym świecie chciałbym, żeby każda postać, która ma poniżej 10 walczyła głównie. Aż wiem, że na pewno protagonistka pójdzie atak. Linhart teoretycznie też się nadaje, bo może po prostu stać z tyłu i leczyć postacie, które potrzebują leczenia. A jeszcze Kasper ma paskudne statystyki jak na 9 poziom. Jezu Chryste. O, krytyk. Ach. A, nawet nie będę tego komentował. Dobra. Jak stajemy dalej w sytuacji? Oni biją Fedka, oni biją Fedka, oni Sylwka. Ty podlecz Kaspara. Zazwyczaj dostajemy trochę expa i trochę punktów umiejętności magiczne, więc nie będę narzekał. I przecież się rzucą Kaspara, jak tak pójdę. Zaczekajmy, aż podejdą. Będzie bezpieczniej. Shelter Slash. Bardzo dobrze unika rzeczy z tego, co widzę w ogóle. Wiem, że to przynajmniej po części zasługa tego, że stoi w krzaku, ale... wciąż. Spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. No bo Sylwek ma 8. Jak jest z setami? Jak to jest dostawać dosłownie wszystkie statystyki, tylko nie tą, której potrzebujesz? Wytłumacz mi to, Sylwek. Nie, to dosłownie tak wyglądało. Co nie będę dać, panie, też balansy dać. Teraz jak o tym myślę. Konstans może mieć zasięg, czy nie może mieć zasięgu tak właściwie? Muszę zerknąć. Może. Strzelaj w niego. Konstans jest zaskakująco silnym magiem teraz, jak na to patrzę. Może nie będę potrzebował listej. A może zrobić takie przejście, w którym korzystam tylko z postaci ze swojego domu plus... apparently Sylvana. Ale to ostatnie pominiemy. Te walki teraz generalnie nie powinny przysparzać żadnych problemów, głównie dlatego, że no jesteśmy trochę przelewelowani. Dziewiąty, dziesiąty, ósmy.
Kiedy ostatni raz to się źle skończyło? Jeżeli wasza odpowiedź jest zawsze, to jak najbardziej macie rację. Tutaj będą mieli dla mnie zasięg, więc wolę nie ryzykować. Jak Kasper podejdzie, to wszyscy się na niego rzucą, a Kasper nie ma jakoś super dużo obrony. Też... Mogę zrobić tak, żeby wbijać trochę expa. Powiem wam tak, gdyby mi bardzo zależało na tym, żeby ta walka się szybciej skończyła, to mógłbym, podejrzewam, że już ją skończyć. Ale mówię, no wolę to na razie zrobić tak, żeby moje jednostki jak najwięcej ekspa pozostawały te, które potrzebują. I najlepiej było, żeby Kasper przy okazji nie umierał. Nie ukrywam, jest to całkiem przydatne. Stało na pani go do 5 na styk. Mówię, jest to styki, Kaspara mnie w tej chwili bardzo przerażają. Treningowa go nie dubluje niestety. Czy Konstant go złonshotuje? Aż tak dobrze jeszcze nie jest. A szkoda. O, tej secret. Potrzebujemy jeszcze jednego chyba. Boję się zapytać jak, szczerze mówiąc. Dobra, on zaatakuje w Kaspara za 8x2, czyli nie jest tak źle. Kończmy turę. Oni powoli zaczną podchodzić. Powiedziałbym, że wierzę w Kaspara, ale nie wierzę w Kaspara. On by miał szansę zginąć, gdybym spróbował to zrobić w ten sposób, bez leczenia. A że RNG mnie akurat potrafi kochać inaczej, to ja doskonale sobie zdaję sprawę, więc nie będę ryzykował, bo po co. Dobra, dajecie. Piu, piu. Dobra, weź podleż Sylwka. Nie jakoś specjalnie mocno, ale zawsze coś. Konstans OP. Growthy nie są OP. Niestety, aż tak dobrze nie ma. Dobra. Kasper niech podejdzie tutaj i czeka na lepsze czasy. Jak wygląda nasza sytuacja? Aha, oni obaj atakują jego. No to co, myk rzut toporkiem. Myk atak. Serwek dostał 9. On naprawdę nie chce być wojownikiem. W jakim sensie Olaf? Czy powinienem pytać?
rzut upolkiem. A, jasne. Czaję. Cztery expo, by the way. Cztery. Konstans MVP. Protagonistka nie dostała głównie dlatego, że przez większość czasu kazała mi nie walczyć. Ale kto by się przejmował takimi dobytkami? Mi się bałwanek teraz kojarzy głównie ze Zero i to jest najgorsze. Który to był odcinek 15 pierwszego sezonu? Już nie pamiętam dokładnie, bo pierwszy sezon był szmat czasu temu. To zastrzelałem, że teraz nie mam kogo uczyć, bo wszyscy mają kiepską motywację. Mniej więcej, owszem. Coś parzystego. To chyba 16, ale tej głowy nie dam. Nie, robię z niego proces najtowy. Sylwek. Uczymy się magii. Prawie. Jesteśmy blisko. To już mają czysto czarno-magiczną postacią. Dobra, jeszcze mam dwa do wykorzystania. No to co? Magiczna Edelgard, do boju! I kogoś jeszcze muszę. God damn it. Dzięki Bogu, że to można trzymać, a nie trzeba wciskać na hama. Bo riding... No. Ja wiem, co dla ciebie dobre, Bernie. Uwierz mi, ja wiem. A zastanawiam się, jak tam Edelgard. No dobra, zobaczmy, co tam u Edelgard. To nie brzmi dobrze. Z takich innych rzeczy z pierwszego sezonu Zero, które mi się jeszcze źle kojarzą, to... Na pewno musiałeś widzieć przeróbkę z Twisterem tej jednej sceny. Nie dam sobie w mojej, że nie widziałeś. Okej, okay, reakcja mówi sama za siebie. O tak, Sotis. Ja nic takiego nie sugerowałem, schodzę znowu. To tylko ja. Czemu środek na serce jesteś w pełnym modułku uczniowskim? Coś tam mi się zdarzyło usłyszeć. Właśnie to mówiłem. Najgorzej. Mogę jakoś z tym pomóc? Pewnie nie, ale zapytać można. Ej no, może jednak pomogę. Nie, żebym miał komu mówić.
Sprawdzę, jaki taki ma anime, zanim obejrzę. A bo widzisz, jest taki dobry anime. Zaczyna się na boku. To... Gorsze niż się spodziewałem. Jezu. 上に8人、下に2人を。地震中で全員死んだ。唯一の後遺継承者になったのか、わかるかしら。私の兄弟姉妹はみんな死んだり。ジョーク。ゲルモノがいなくなってしまったからよ。ザスミーシュポイズで、ちょっと待って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 
przyszło? Nie wiem. Jest duże anime, na której się można tak przejechać. Mój ulubiony przykład to Madoka mija wszystko. Madoka, czyli standardowy przykład na to, że istnieje zasada trzech odcinków. Adorastea Teigoku o otte tatsu mono wa ima mo kore kara mo watashi dake watashi no kono ryōkata ni wa teigoku no subete ga kakatte iru. Konna yore dakara kashira ne. Yokei na koto o. Jesteś pojeszczu? Wiecie jak to było? Love is in the air. Dare ni mo shita koto ga nai no. Himitsu ni shite. Czy mogę Madokę normalnie polecać, czy muszę przez palce? Oglądać, Jezu, nie polecać. Znaczy... Zależy... Co miałby sprawić, że będziesz oglądała przez palce. Czy coś. No oni. O, no, 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 no. Znaczy nie ma tam takich bardzo graficznych rzeczy chyba. Dzieje się dużo... interesujących rzeczy. Jestem tu, aby porozmawiać. Czy masz z tym problem? Dake to yu ni wa misugi dewa nakute. Zuibun to jikkuri deshita wa yo. Tak, tak było. Chyba nawet wiem, o którym anime mówisz, Hitsuru. Tam bodajże każda postać nie miała imienia, tylko nazywała się po tym, jaki tam zawód wykonywała, albo coś ten deseń. Nie, Konstans, nie jestem w tobie zakochany. Sorewa sore toshite anata. Kono tokoro chōshi ni notte iru no dewa nakute. Marude watakushi no shi de aru ka no youni furumai, shidō shite koraremasu keredo. Yōhei no mi de watakushi o oshie michibikou nado, katahara itai desu wa. Zabierzcie ten śmiech ode mnie. Nan desu no sono me wa? Watakushi mo onaji heimin da to demo oshiaritai no kashira? Tak. Przynajmniej się zgadza! Ja mniej więcej kojarzę, ale musiałbym wygooglować dokładną opisownię. Cóż, powodzenia. Patrzę jaka pewna siebie. Nie będę potrzebować. Serki. Tak. Ten wiekstyn się skończy, niż do łazienki się dostanę. Aż tak źle. Nandesu no anata. Sakihodo kara shisen ga mono iitage desu wa yo.
そんなに私に指図したいのでしたら、まずは教師としての力をお示しになって。資質のみならず、あ、それ以上、będę chciał cię uczyć sztuki miecza。そして、人の上に立つ器をお見せなさい。そうです。今、私に雷がごときひらめきが走りましたわ。あなた、私の研究を手伝いなさいな。そうすれば、私の素晴らしさをあなたに理解できるような機会になりますし、同時にあなたの器のほどを私が見極められる時間も持てますわ。さすが私ですわ。Nie zmyślam. Reakcja jest bardzo wymowna. Takie. Tak, Konstans, oczywiście. Będzie studiowała swój miecz. Kto powiedział, że swój? Bolg Anona Anona. Jakieś tam umiejętności nauczyli. Zwalczyć ten świat. Spokojnie. Niektórzy uwielbiają patrzeć, jak świat płonie. Okej, doszły nowe bataliony. Z tego co widzę, nie będę miał kolejnej okazji do nauczania, więc równie dobrze chyba mogę iść na kolejną walkę po prostu. Dżuk, powiedz mi, że tego nie oglądasz. Proszę, powiedz mi, że tego nie oglądasz. Miej litość i powiedz mi, że tego nie oglądasz. To jedyne, o co proszę. Ferdinando, imasu ka? Sensei, yonde. Okej, już się bałem. Totemo shuchu shiteiru. No to sobie poczekasz, Peta. Dokusho. Matsu desu. Sou ka. Mi wystarczy, że obejrzałem pierwszy odcinek i potem przeczytałem kawałek mangi. Stwierdziłem, że więcej nie trzeba. Cieszę się, że bardzo dobrze się rozumiemy, Hitsu. Ja też bardzo żałuję, że miałem z tym styczność. Po prostu... To po prostu nie dla mnie, o tak powiem. Jest tyle dobrych anime w tym sezonie. Naprawdę mam lepsze rzeczy do oglądania. Ferdek to trochę historii nerd, ale to inna sprawa. Taki militarny historii nerd. Jeśli to jeden z tych ludzi, który w normalnym świecie pewnie siedział i się fascynował czołgami II wojny światowej. Pewnie już wszyscy dawno się rozeszli, biorąc pod uwagę, że bardzo długo czytam. Co? Czekaj, co? Zgaduję, że sprowadzało się to do czegoś na zasadzie, bo oni go tak wykorzystywali, gdy bili mentalnie, że on sobie zasłużył na tą zemstę.
Albo coś ten deseń. Czemu one mają supporta, jak one w ogóle nic nie robiły razem? Czy możesz nie gadać z pełną gębą, bo nie rozumiem, co mówisz? Oishikatta. Hora, Konii mo tabe na yo. Tabe na yo dewa arimasen wa yo. Shinjirare nai koto o shimasu no ne, anata wa. Ma nie da, co to? Yakigashi o te ni kakaete, kuchi ni kuwaeta mama aruite. To będę jutro ja? 100%. ギョギが悪すぎますわ。腹立ったんだけどな。まあいいじゃん。それより本当に食べないの？パピ食べちゃうよ。ね、ね、いいです。焼きたてですっごく美味しいんだけどな。どんどん冷めちゃうじゃん。それもな、もう不要者着言ってプロセスピカルニカ。中はふわっともちっとほんわかした甘さで。 じゃあ、ハピ食べちゃ。お、お待ちなさい。いただきますわ。たくさん。私が食べないのは逆に失礼ですわよね。これも礼儀というものですわ。え、たくさん。ほら、美味しいじゃん。 Innymi słowy, Happy właśnie wsadziła swoją bułkę w usta Konstans, a ta aż się zadławiła. Witamy w przedwczesnym czwartku. Jakby odpowiednio wydawać niektóre rzeczy z kontekstu, to wychodziłoby naprawdę ciekawe rzeczy. Happy, czemu chcesz śmiecić? Nie wolno. Co masz na myśli, Juk? Nie rozumiem. Czy tam jeszcze aktywnie ma gdzie Potaga zabija bogini go chrzyścia, więc ten powie księżniki przez całą stolicę? Dajcie mi sobie wydubać oczy. What the fuck? Ja myślałem, że D jest dziwne, ale... Nie, czekajcie, ja biorę pigułę. Bez pigułki się tego nie da. Ja w końcu nawet tego nie oglądałem, szczerze mówiąc. Aczkolwiek dużo słyszałem. O tym, że to praktycznie hentai, które było puszczane w telewizji. Ja w tym prawdy to nie wiem. No to co? Chyba nie mam wyjścia. Zabijmy z takiego questa. Jak tam daje dwa questy, to zabijmy.
A że teraz tak nie moglibyśmy nauczyć naszych uczniów, to nie ma po co wbijać motywacji. Motywacja im podskoczy po walce, tak czy jak zazwyczaj. W sensie po misji, tej na koniec miesiąca. Dziesięć jednostek bez zmian. Walka. Właśnie to jest co? Zapisz. Pokazać wam, co to znaczy być ambitnym? Nie pokażę wam, co to znaczy być ambitnym. Zobaczymy, tak jak Pan Bóg przekazał. Jeszcze nie bądźmy na tym etapie, w którym po prostu wrzucam autowalkę i patrzę, co się dzieje. Tylko się nie cofaj jeszcze. Niech się ruszą i zobaczmy, z czym zostajemy. Celowo jest bardzo silny defensywnie, z tego co widzę. Generalnie. Dobra, kto jeszcze nie ma 10? Kaspar i Sylwan chyba tylko. Takie przynajmniej mam wrażenie. Okej, Kaspar już ma 10. Ma też w cholerę szczęścia, apparently. Dobra, skoro wszyscy już mają 10, to mogę się normalnie bić. Aha. 11% by the way. Jak to mawiał klasyk, zawsze szczęście. Jak można być taki nowy w CG? Nie rozumiem. Dobra, podejdź tutaj. A, Petra też niech podejdzie. Czy Michael ma kogo leczyć w ogóle? Tak, Sylwana, którego może po prostu wyleczyć w ten sposób. Fajne jest to, że nie musimy wybierać healer, tylko że możemy kazać tak jakby w postaci, powiedzmy, zaatakować tę osobę, która potrzebuje leczenia w naszej drużynie. Albo oni się ruszają. I jak stoimy teraz? Zobaczmy. Czy Bernie oberwała? Nie. Goddammit. Tak, wiem, że to brzmi trochę jak problem pierwszego świata, ale... Trafisz czy nie trafisz? Oczywiście, że nie. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Dobra, Bernadette to właśnie dostała swój bonus do siły. Jeżeli on dostanie w magię... Okej, nie dostała w magię, ale wciąż. Chcę, żeby obywała z jednego bardzo prostego powodu. Ataku! Dobra, teraz tak na serio. Jak duży ma się zasięg? Na tyle duży, że Konstans oberwie od praktycznie wszystkich. Ech, no dobra. Co możemy dalej zrobić? Danie Petrze w łuku to był jeden z mądrzejszych pomysłów, na które wpadłem. A z inne kłamstwa, które będę sobie wmawiał. Zostawiam na 5. Hej! Czy jest nie jakiś durny świat, w którym... Tak blisko...
Okej, ty masz tylko tyle, ty też nie sięgniesz. Znaczy, on się generalnie nie może ruszać, tak? Więc jeżeli zabije tę dwójkę... I tak nie mogę zabić tej dwójki chyba. Co mogę zrobić, to zgambitować jego na pewno, żeby się nie ruszał. Próbuję jak najmniej obrażeń wyciągnąć w tej turze tak naprawdę. I patrzę na ile to jest możliwe, o manna wykonalne. Ale sobie stójcie równie dobrze z tyłu, bo nie ma co się przejmować. Zobaczmy, gdzie przeciwnicy skończą. Wszyscy jak zwykle się rzucają na biedną Konstans. Co ona im zabija? Teraz jeszcze nie. Popełniłem jeden drobny błąd. Mianowicie zostawiłem Petrze łuk aktywny. Ona chyba jeszcze nie ma... Nie, on ma close handle. A to nieważne, to i tak odne. O tyle dobrze. Teraz się dobije. O Boże, on ma 10 siły, to wiele wie. Fedek, posłuchaj mnie. Panie Feldku. Niektóre statystyki są kompletnie absurdalne, jeżeli chodzi o to, jak się rozkładają. Zazwyczaj moim głównym problemem była Bernadetta, ale widzę, że tym razem chyba Feldek do tej wspaniałej grupy dołączy. Dobra, protagonistka niech sobie tam siedzi cały czas. A może oni nie dublują w tej? Raczej jedna. Dobra, podublowania. Jedenasty. Jedenaście procent. Czy to drugi kryt w tej walce, czy ja źle pamiętam? Właśnie nie byłem pewien, czy to był drugi w tej walce, czy drugi ogólnie dzisiaj. 17 szybkości na 11 poziomie, no... Co no, Konstans ma na przykład 20 magii teraz. Co z tego, że zbufowane przez Abigitkę, ale ma. Nie dam mu tej satysfakcji. To jest trzeci, to trzeci bodaj. A i tam jeszcze przeciwnik jest. A nawet trzech. Damy im automatyczną komendę ruszania się do przodu. Czemu by nie? W jakiej pozycji jesteśmy? W takiej, że mogę zaczekać, aż oni podejdą tak naprawdę. Mogę też się zastanowić, czy ktoś potrzebuje leczenia u mnie. Ktoś pewnie tak. Ło, Kasper za dwa. Alex, wchodzi. No dobra. W przypadku było leczyłem Bernadette, przy której ciekawi. Ema stwierdziła, że krytnie. Przypomnij mi, ile ona ma szans na kryta? I czemu za mało? Szans na kryta to jest... po prostu... luck?
Nie, to jest lowest chance of enemy quiz. Czyli pewnie dex minus... Tak? Tak by logika nakazywała. Wiem, że logika często zawodzi. Jezu, to jest konstant, spokój się. Wow. Wow. Potężne zero. No i dobra. Nie, po prostu statów. Czyli Hatz ma właśnie tyle samo siły co Feldek, albo więcej. Come on. No, ma nieco wzrosła. Nie, że się tym jakoś specjalnie przejmował chwilowo. To co, misja zaraz poleci. Z tego co pamiętam, to chyba jest pierwsza misja, na której miałem rzeczywiście jakiś problem przy pierwszym przechodzeniu. Co tam, serwka? W sumie już wcześniej widzieliśmy, że jest ten support, ale nie mogliśmy go zajść z normalnej perspektywy. Spoiler! Mówi to każdej! To też mówi każdej!君がどうしても俺なんかに付き合ってられないっていうならしかたない。あ、そうだ。紋章を買ったら紋章持ちの男とか紹介しようか。そんな言い方。いやいや、これは純粋にただただ君を思って言ってるんだ。俺、泣き顔を見るのは趣味じゃなくてな。君には早く笑顔になってほしいのさ。だから。 Czasem myślałem, że dostanie plaskaczem po ryju. Na sensie. Konna tokoro nozuite. Tanoshii desu. Nanka ma. Jakie szpiegowanie? Jakie szpiegowanie? O czym ty mówisz? Jesteś chujem, Sylwan. Ja, soko made iwanakute mo. Ore to anoko no mondai nan dakara sa. Daitai. Co to za pokrętna logika? Nie przejmowała się, że mam inne dziewczyny, dopóki o nich nie wiedziała, więc czemu teraz się przejmuję? Sylwan. 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 Nie wygląda Sylwan. Zraj nie kimatter, że najdeska. Sense. Nagusame te kretemu. Indesio. Ja. Konajda i czaba umoratte. どうです? 俺の部屋で よし、いいね あ、冗談、冗談ですって まったく 釣れない人だな いや、とてもしくやべ、ポチチェクモード スポイラー とプラブダ Jakieś razy nie to, co chcę I swear to God. Mamy kwiatki. Dedu. Joku jatte kureta. Kansha suru. Ej, przecież to Fire Emblem. I co? rozumiem, co sugerujesz. Ale chyba nie praktykuję takich rzeczy.
Ja bym się bardzo uparł, to mógłbym sporo nowych tych podblokowywać. Tylko mój problem polega na tym, że za cholerę, ale to naprawdę za cholerę nie pamiętam, co dane... Class abilities żadna. Chciałem powiedzieć, że nie pamiętam, co dane klasy mają jako abilitki, ale widzę, że mogę to bardzo, ale to bardzo łatwo naprawić. Znaczy, jeszcze się upewnię na wszelki wypadek, żeby nie było. Właśnie nie pamiętam, czy to pokazuje... Nie, to nie pokazuje tego, co chcę. Bo klasy dostają za wymasterowanie też abilitki i tego nie pokazuje. Dlatego nie chcę na razie zmieniać ich. Dopiero jak je wymasteruję, to będę chciał się bawić. Ja nie już zdecydowana większość, a przez zdecydowana większość mam na myśli wszyscy oprócz serówka, postaci może przejść na nową klasę, gdyby mi nie zależało. Na przykład z petem mogę zajęć łuczniczkę nawet, jakbym się upadł, albo najemnika, albo złodziejkę. Z takich ciekawszych rzeczy... Nie pamiętam, na którym są specjalne. Nie kojarzy pewnie nikt, na którym poziomie są specjalne, prawda? W każdym razie z ważnych rzeczy jest to, że specjalną DLC-kową klasą są Dark Flayerzy, czyli bardzo zbalansowana rzecz, by the way. Latający magowie. Teraz wyobraźcie sobie latającego maga, który ma jakieś 4 kratki zasięgu. Przecież to nie jest tak, że taka byłaby tak popsuta, prawda? 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 Prawda, Lizita? Prawda? Wieża mrocznych wiatrów. Latające jednostki mogą latać nad wodą. Czy to w ogóle pytanie? Mogą latać nad lawą? A ty się mi pytasz o jakąś wodę? Jezu, chyba dzisiejsza awaria ciepownicza mi się odbija. Coś tam będzie ciężko przejąć wieżę, bo jest dobrze ofertyfikowana, coś tam. Sasugawa Gilberto-tano, kuwasii no desu ne. Tashika anata wa ookoku no shusshin da toka. Sude ni kokoku o suteta mi dewa arimasu ga, moshi nani ka hitsumon ga areba kotaemashou. Czy wiesz coś więcej o Miklanie? Gautier-ke wa... Ja nie mam cierpliwości, żeby się uczyć czasu. Nie. Bataliony mogę odświeżyć przed walką, z tego co pamiętam. Gilberto-tanoはそうは思いませんか彼もまた 運命の犠牲者なのだと。そして女神に見捨てられた男を殺すように命じるのもまた女神なのでしょう。Edelga zdecydowanie nie popiera kościelnych taktyk jak takich. Nie żeby miała wiele do gadania póki co. No dobra, ile mam jednostek? Dychę, czyli bez zmian.
どうすかな。Skoro już ty wspomniał o batalionach. Chciałem powiedzieć, że nie potrzeba ich aż tak dużo odnawiać, ale widzę, że Kasper ma w tej kwestii trochę więcej do powiedzenia. Szachy rozjebane bardziej niż tylko, oj nie. Nieba, na wszelki wypadek sobie Civica wolnimy. I ruszajmy do walki. Nasze cele jest pokonanie wielkiego dowódcy. Przegramy, jeżeli byle fabułę delegaty polegną. Za nami będzie na zdaniu Gilbert, gdy nie będzie pod naszą bezpośrednią kontrolą. Sylwan nie ma zbyt dużej opinii o swoim bracie, to na pewno. Głupie pytanie. Ściana? Co to jest ściana? Nie zrobię tego. Dzięki, Walker. I know, right? Najlepiej. Dodaj mi o zasięgu? Do 5 kratek? Tutaj do 5 kratek powiadacie. Ja na baby z taki. Zostajemy się powoli do przodu. Ja i nasi wrogowie jakoś nie śpieszą do bitki. Czy jest to nam na rękę, czy nie, to możecie sami sobie odpowiedzieć. Protagonistka powinna móc przytankować to nieco. Mam przynajmniej taką nadzieję. A wiecie co, ja mogę zrobić? Ależ to jest kurwa głupie. Czemu to działa? Nie rozumiem. No nie powinno działać. Dlatego zostawiłem część jednostek z tyłu, bo raz na ich czas będą pojawiać się za nami posiłki. I nie jest to jedyne miejsce, gdzie posiłki się będą pojawiać. Dlatego warto, powiedzmy, rozdzielić naszą armię, może niekoniecznie na pół, że tak to ujmę, ale przynajmniej w jakimś tam stopniu. Happy dostała poziom. Speed plus 2, nice. Oni się zaczną ruszać, nie wiem czy to przez to, że ich zaatakowałem, ale jeżeli tak, to tylko lepiej. Dobra, ruszajmy się powoli do przodu. Nie ma co tutaj sterczyć za bardzo. To była skrzynia chyba. Czy on miał klucz? Tak, on miał klucz, więc ktokolwiek go pokona, będzie w stanie też otworzyć skrzynię, więc przynajmniej o tyle dobrze. Ja, pytanie z punktów, czy jestem w stanie ich pobić? Zdecydowanie nie. Oni walną w sumie za dużo, z tego co widzę. Ty możesz potencjalnie za 14. Za ile Bernadetta bije? Potencjalnie za 15, czyli będę musiał kombatarta użyć Kasparem. No dobra. To nie jest tak, że kombatarty są jakieś, powiedzmy, straszne i nie wolno ich używać nigdy. Od czegoś one są, okej? Okay?
No ja na przykład wam powiem, że jak na kulniku gramy w szachy, to tragedia jest, jeżeli chodzi o to, jak mi idzie. Nic nie wygrywam. I to nawet nie jest tak, że jakoś sobie powiedzmy śmieszkuje czy coś, ale naprawdę. Neban 6 na 5. Czyli nie za dużo. W sensie czy Edel nie posłać na tamtego jednego żołnierza? Chyba jedna z lepszych rzeczy, którą mogę zrobić. Zróbmy trudniej. Aż tak chcecie patrzeć, jak przegrywam? Ja nawet nie wiem, czy mam naliczę skąd. Pani też bym musiał zrobić. Bo nie wierzę w siebie, nic nowego, a co? Pudło. Dobra, oni się będą długo ruszać, zdecydowanie za długo wręcz. I zaciechamy. Kalambury to zupełnie inna sprawa. I tego się trzymajmy. Tutaj wszyscy podchodźcie. To nie był Mark, prawda? Nie. Boże, on ma 15 ataku. Wedel. Ale czego tak nie widzisz? Dobra, zobaczmy, jak poszła cała sytuacja tutaj. Czy obezwała? Nie. Trafić też nie trafiła, ale to inna sprawa. Tam było już coś innego. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Z tego co pamiętam, to tutaj jest drugie miejsce, w którym mogą przyjść posiłki. Więc też trzeba mieć to na uwadze. A i złota zasada trzech domów. Magów nigdy za wiele. Chyba, że akurat bijemy się z rzeczami, które są niewrażliwe na magię. A są takie. I przysięgam, nie jest to ani odrobinę frustrujące, kiedy po mojej drużynie to magowie. Fajne posiłki. A, bo on gambitem atakuje. To wiele wyjaśnię. Oni będą podchodzić. Dużo ich tu jest generalnie. Niestety. Dobra, co my tu mamy przede wszystkim? Dużo wrogów. Właśnie się zapytać, czy ty masz krew środka, czy nie? Danie Petrzołuku to był najmądrzejszy w moich pomysłach, jaki istnieje. No i teraz nie mogę ruszać praktycznie. Co ja z tego pamiętam, to... Stąd będą wrogowie wychodzić? Dokładnie z któregoś z tych miejsc, tylko nie pamiętam dokładnie z którego i to jest najgorsze. Tak się o to martwię. Edel, dobijasz go czy nie? Będę ci wdzięczny. Proszę tak. Edel, nie umieraj.
O, to samo upada, chciałoby się rzec. Kolega tutaj Belni chce bić. Zróbmy to tak. Sylwana tutaj w ogóle nie będzie dawał obrażeń, więc whatever. Okej, okay, Edel, umiesz coś robić. Można głosowym? Można coś pomyśleć. Oni będą teraz zasuwać do przodu. Nie trafia się ewidentnie. Ale szlaczek się zrobił. Dwóch magów. Magowie mogą być problemem, nie będę kłamał. Czy to masz jako Gambit? Disturbance, tak. Doskonale. Trzeba jakoś sobie radzić z problemami. Przez estowanka, to ja się będę. Jeżeli będę wygrywać, to niespecjalnie. Jak to ma działać? Czekaj. 13, 14 i 5. Mają mało szans na trafienie. Mogę też tak zrobić po prostu. Protagonistka nie umrze. To wrzucimy do konwoju, bo to nie jest mi potrzebne w tej chwili. Dobra. Edel, idź pod skrzynkę. A tu się będziemy zastanawiać, co z niej zrobić, bo... Sylwek dość sporo oberwie od tego maga, z tego co widzę. Głupie pytanie. Nie jestem w stanie zrobić tego maga na hita. Niedobrze. Mógłbym zawsze... X-distrozensować, zakładając, że trafię. Czyli nie trafię. Yep. Znaczy, bo w obecnym położeniu wystarczy, że jednego zabiję, tak? Już nawet to może być problematyczne z tego, co widzę. Też nie, czekaj. Nieważne. A, bo ja klatki zacząłem gubić. Dobrze zwróciliście uwagę. Hem. Ostatnio musiałem chyba Sima resetować, jak klatki gubiłem, prawda? Dobrze kojarzę.